Pamiętam, że kiedy się dowiedziałam, zrobiłam pierwszy test, to tak naprawdę nie dowierzałam, że to jest rzeczywistością. Ta kreseczka była ledwo widoczna. I pamiętam jak dziś, że skonsultowałam się wtedy w pierwszej kolejności z moją szwagierką, z siostrą mojego męża. Ona ma męża, który jest lekarzem i wysłałam jej zdjęcie. Mówię, Basia, pytaj Carlosa, czy ta kreska jest widoczna, czy widzę ją tylko ja oczami wyobraźni. I kiedy ona mi to potwierdziła, pamiętam ten moment, też taki niesamowity dla nas. Wyobrażałam sobie też to, w jaki sposób przekażę to mojemu mężowi, czy do tego się jakoś przygotować, a z drugiej strony stwierdziłam, że to jest taką wiadomością, że ona nie potrzebuje jakiejś wielkiej otoczki, że po prostu mu o tym powiem. On wtedy spał, to był już wieczór, zasnął, ja poszłam do niego, pamiętam, że byłam po kąpieli, miałam umyte włosy, on zaczął mnie po tych mokrych włosach gładzić, po czym zaczął gładzić mój brzuch. Ja mówię, co ty robisz, dlaczego po brzuchu? On mówi, nie wiem, a dlaczego o to pytasz? Ja mówię, nie wiem, ale chcę ci coś powiedzieć. No i dostał skrzynkę, skarb i w tej skrzyneczce był test. On nie miał wątpliwości, że tę kreseczkę widać. Płakaliśmy, wzruszyliśmy się bardzo, cieszyliśmy się. Na pytanie właśnie, co nam towarzyszyło, jakie emocje, ja przypominam sobie też taki moment, kiedy poszliśmy do lekarza i dowiedzieliśmy się, że serduszko naszego dzieciątka nie bije. I że tak naprawdę nie wiadomo, czy zacznie. I pamiętam, że to właśnie po tej euforii, po tej wielkiej radości, jaka nam towarzyszyła, pojawił się strach, pojawił się lęk. Jednocześnie też duża ufność w to, że będzie tak, jak ma być. I my chcieliśmy zaufać. I jednocześnie właśnie żyć w nadziei i wierzyć, że będzie dobrze. Ale to była bardzo trudna informacja. I pamiętam w ogóle, że to był adwent, początek adwentu. I to oczekiwanie. Oczekiwanie na te dobre wieści, na ten cud narodzin, na to życie nowe. 2 tygodnie. Pan doktor powiedział, że mamy wrócić za 2 tygodnie. I myślę, że po tych 2 tygodniach, kiedy dowiedzieliśmy się, że to serduszko zaczęło bić, to był taki drugi raz, nie? Jakbyśmy dowiedzieli się kolejny raz o tym, że faktycznie to życie zaistniało, że pod moim sercem rozwija się dzieciątko i że to serce bije. Także była ogromna radość. Jeszcze większa, myślę, niż w tym pierwszym momencie. Jakby wiecie, ten czas takiego oczekiwania niepewności spowodował i jeszcze bardziej skumulował gdzieś tam te pozytywne emocje później, kiedy się dowiedzieliśmy. Także to była niesamowita informacja. Ale właśnie pamiętam to pragnienie też, tego, żeby jak najszybciej zostać mamą, bo właśnie tak naprawdę nie wiadomo, jak będzie. Życzenia, które złożyło nam takie znajome małżeństwo, wspominam je też do dziś, oni starali się 6 lat o dzieciątko. I pamiętam, jak nam powiedzieli, nie planujcie tego, bo nie wiecie, jakby nie jesteście w stanie tego zaplanować też, tak? Nie wiecie, czy się uda wtedy, kiedy będziecie na to gotowi. A ostatecznie przecież nie będziemy gotowi, jakby nie ma takiego momentu, kiedy bylibyśmy gotowi na przyjęcie dzieciątka. Więc my uznaliśmy, że tą naszą gotowością będzie po prostu otwartość na życie. No i tak się stało, że tak szybko zostaliśmy rodzicami. A później właśnie w tej radości też bycia rodzicami jednego dziecka urodziło się kolejne pragnienie, żeby Adaś miał rodzeństwo. I pamiętam, że kiedy miał roczek, to zdecydowaliśmy się na to, mając też na uwadze, że nie musi się to dzieciątko począć od razu, więc chcieliśmy rozpocząć nasze próby, no i one zakończyły się sukcesem w pierwszym miesiącu tego starania, także to też było takie niesamowite, ale właśnie znów mówię staranie, nie chcąc używać do końca tego słowa, bo my nie chcieliśmy się starać, my po prostu żyliśmy w tej otwartości wtedy też, nie? Kiedy Adaś miał rok, to pomyśleliśmy sobie, że fajnie, że już jest w takim wieku, że wspaniale byłoby, gdyby miał to rodzeństwo i tak się stało. 9 miesięcy później Zuzia i tak naprawdę ta sama historia, bo ona się powtórzyła po raz trzeci, kiedy Zuzia skończyła rok i też pomyśleliśmy, że fajnie, że ta różnica wieku jest super, że te dzieciaczki mają ze sobą taką relację, że fajnie byłoby, gdyby miała rodzeństwo i też to właśnie ta trzecia ciąża, informacja o porodzie, o ciąży z Alcią, to była też taka niesamowita historia. Powiedzmy, że ta z Zuzią była taka standardowa. Zrobiłam test, już trochę tego oczekiwaliśmy, więc po prostu sprawdzaliśmy, czy to już, czy się udało. A z Alicją było tak, że ja właśnie wtedy, kiedy Zuzia miała roczek, zachorowałam, miałam taki problem z rwą kulszową. Bardzo mi to doskwierało. Właśnie mimo, że karmiłam Zuzię, to ostatecznie skończyło się tak, że ja musiałam odstawić ją od piersi i przyjmować zastrzyki, a jednocześnie w planach mieliśmy podróż do Medjugorje. Chcieliśmy wyjechać i wyjechać tam samochodem.
i to nie zmieniło naszych planów, te dolegliwości bólowe. Postanowiliśmy, że wybierzemy się w tę podróż. I myślę, że szczególnie ci niewierzący pukali się w głowę, jak my w ogóle możemy wpaść na taki nieracjonalny, irracjonalny pomysł, nieodpowiedzialny, że przecież gdzie do samochodu taka podróż. A we mnie właśnie była też taka ufność, że ja mam tam pojechać i że nie mamy odwoływać tej podróży. I faktycznie, kiedy pojechaliśmy, ja wierzę, że to ja zostałam po prostu uzdrowiona, bo te zastrzyki nie przynosiły pożądanych efektów, a ostatecznie dojechałam tam i byłam zdrowa. I wtedy pamiętam, że powiedziałam Marcinowi, to skoro tak, to ja chcę. Ja chcę kolejny słodki ciężar. Ja chcę być w ciąży, pragnę kolejnego dziecka. I właśnie tam poczęła się Alcia w Medjugorje i co jeszcze bardziej niesamowite, przynajmniej dla mnie jako mamy, było to, że kiedy wspinaliśmy się tam na górę do Maryi, było bardzo gorąco, więc naturalnym jest, że pojawił się pot. Ten pot pojawił się między innymi pod moim biustem, na brzuchu. Kształt, który zobaczyłam, jakoś ja nie miałam wątpliwości. Powiedziałam, Marcin, zobacz, widzisz to? Marcin mówi, serce. Zrobiło ci się to serce. Ja mówię, ja jestem w ciąży, zobaczysz. I tak było. Wróciłam z Medjugorje w trzeciej ciąży. No i tak, i na razie jestem mamą trójki. Każda wiadomość o kolejnym dzieciątku była dla nas no właśnie i taką niespodzianką, ale niespodzianką w takim właśnie bardzo pozytywnym, w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, nie? Nie chcę powiedzieć, że zaskoczeniem, bo nie, bo zaskoczeniem nie, ale wspaniałą wiadomością, wielką radością, cudem, tak naprawdę właśnie, nowiną o cudzie życia.